W dzisiejszym Klubu Tygodniku porozmawiamy o nowym koronawirusie z Chin, w którym żyje dziś cały świat. Wirus z Wuhan należy do takiej dużej rodziny tak zwanych koronawirusów. One są bardzo powszechne, nie tylko zresztą wśród ludzi, ale także wśród zwierząt. Już wszyscy chyba na świecie wiedzą, że takim rezerwuarem są nietoperze, ale też występują często u ssaków. I zresztą zwykle, kiedy zdarza im się przeskoczyć tą barierę gatunkową, do czego są zdolne, i przejść od zwierzęcia do człowieka, to te nowe koronawirusy nie przechodzą na człowieka wprost od nietoperza, ale poprzez jakiś gatunek pośredni. Co ważne, na nasze szczęście koronawirusy są bardzo wrażliwe na środki dezynfekcyjne. Z ludzkimi koronawirusami spotkał się prawdopodobnie każdy z nas. U ludzi wywołują one po prostu zazwyczaj łagodne przeziębienie, czasem towarzyszą temu przeziębieniu jakieś objawy ze strony układu pokarmowego. Wszystko zmieniło się w listopadzie 2002 roku, kiedy to w jednej z chińskich prowincji pojawił się nowy, odzwierzęcy koronawirus, który później stał się znany jako tak zwany wirus SARS. Jego pierwotnym źródłem były właśnie nietoperze, ale ludzie najprawdopodobniej zakazili się od takich małych zwierzątek, które zwane są cywetami leśnymi. To właśnie z nich najprawdopodobniej SARS przeskoczył na człowieka. Wszystko zaczęło się od niewielkiego lokalnego targu, ale ostatecznie wirus SARS dotarł aż do 26 krajów. Zaraziło się nim ponad 8 tysięcy osób, a niespełna 800 niestety zmarło. Kolejnym groźnym dla człowieka koronawirusem okazał się MERS, którego po raz pierwszy zdiagnozowano u pacjenta z Arabii Saudyjskiej. I w tym przypadku najprawdopodobniej pierwotnym źródłem był nietoperz, chociaż człowiek najprawdopodobniej zaraził się od wielbłąda. MERS nie był aż tak bardzo zaraźliwy jak SARS, za to był o wiele bardziej zjadliwy i charakteryzował się wysoką śmiertelnością. Aż 35% osób zakażonych nim zmarło. Najnowszy odzwierzęcy koronawirus pojawił się pod koniec ubiegłego roku w Chinach w prowincji Wuhan. I tu znów najprawdopodobniej miejscem, od którego się wszystko zaczęło, był lokalny targ. Początkowo podejrzewano, że pacjent zero zaraził się od nietoperza, ale teraz już po badaniach naukowych wiemy, że i w tym przypadku najprawdopodobniej mieliśmy jakieś ogniwo pośrednie. Bardzo możliwe, że tym razem były to łuskowce. Epidemia wywołana w Chinach wirusem z Wuhan pokazuje, że choroby zakaźne to nie jest jakiś problem historyczny. Nie jest to jak przeszłość albo tylko i wyłącznie problem krajów rozwijających się. W świecie, w którym bez trudu możemy przemieścić się z jednego kontynentu na drugi, powstanie ogniska nowej choroby zakaźnej bardzo szybko staje się problemem. Chiny starają się zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, podejmując bardzo radykalne działania. Kwarantannie poddano tam już ponad 50 milionów osób. Świat ze zdumieniem oglądał ekspresową budowę szpitala w niespełna tydzień. Teraz widzimy tak już nietypowe działania, jak użycie nowych technologii. Drony latające nad ulicami i zwracające się do przechodniów, by wrócili do domu i założyli maski. Jak objawia się zakażenie nowym wirusem? Nie do końca specyficznie. Pacjenci skarżyli się na gorączkę powyżej 38 stopni, suchy kaszel, duszności. W sezonie grypowym to nie są objawy, które mogą jednoznacznie odróżnić zakażenie tym wirusem od zwyczajnej starej grypy. Na początku lutego liczba osób, które zakaziły się tym wirusem, stale rosła i to pomimo różnych drastycznych środków, do których uciekają się chińskie władze. Wynika to między innymi z tego, że tą wielką 11-milionową aglomerację Wuhan odcięto od świata dopiero wtedy, kiedy de facto wirus rozprzestrzenił się po innych regionach Chin. Obecnie wiemy, że różne przypadki zachorowania odnotowano w 26 krajach na całym świecie. Warto zauważyć, że istnieją bardzo duże różnice w przebiegu choroby, które zależą właśnie od miejsca, w którym leczony jest pacjent. Ci pacjenci, którzy pochodzą z krajów wysoko rozwiniętych, zazwyczaj przechodzą tą chorobę znacznie łagodniej. Cięższy przebieg odnotowano u tych, u których występują jakieś inne problemy zdrowotne albo u osób starszych. Także
bardzo na razie rzadkie przypadki śmierci spowodowanej tym wirusem poza Chinami związane były z takimi jakby dodatkowymi uwarunkowaniami zdrowotnymi. Różnice w przebiegu choroby zauważono nawet w Chinach. Okazuje się, że pacjenci z regionu Wuhan, czyli tego epicentrum epidemii, chorują znacznie dłużej. Ci spoza regionu przeważnie od momentu pierwszych objawów do wyzdrowienia chorują około 9 dni. W regionie Wuhan, wedle chińskich władz, choroba trwa nawet dni 20. To pokazuje na znaczenie pomocy medycznej, którą otrzymują chorzy. Reakcja świata naukowego na pojawienie się nowego wirusa była bardzo szybka, żeby nie powiedzieć wręcz imponująca. Tym razem naukowcom zajęło dosłownie kilka tygodni, żeby po pierwsze zidentyfikować pojawienie się nowego wirusa i to w samym szczycie sezonu grypowego, a pamiętajmy o tych niecharakterystycznych objawach. Po drugie, jego DNA zostało sekwencjonowane, a po trzecie ustalono takie najważniejsze cechy, które są ważne do dalszych badań, które będą służyły czy to wynalezieniu szczepionki, czy skutecznej terapii. Mamy pierwsze doniesienia o pewnych sukcesach w stosowaniu starych, znanych leków antywirusowych wobec pacjentów, którzy właśnie zarazili się tym wirusem. Czasopisma naukowe dane na temat choroby zaczęły publikować w otwartym dostępie. Czyli widzimy, że pojawienie się takiego globalnego zagrożenia w świecie naukowym przywróciło te pewne odruchy solidarystyczne. I dla porównania, jak sobie przypomnimy wcześniejsze epidemie, na przykład stosunkowo niedawną epidemię wirusa Zika w Ameryce Południowej, to zobaczymy, że tam zajęło naukowcom kilkanaście miesięcy, żeby w ogóle zauważyć, że grasuje tam nowy wirus. Wirus, który był szczególnie niebezpieczny dla kobiet w ciąży, powodując wady u dzieci. Podobna historia dotyczyła wirusa Ebola w Afryce Zachodniej. Tam również ta reakcja była znacznie wolniejsza. Już na początku epidemii można było zauważyć, że wrzucane w media społecznościowe informacje żerowały na ludzkim strachu. Na szczęście internauci potrafili szybko zareagować. Okazało się, że zdjęcia osób leżących na ulicy, które wrzucono w pierwszych dniach epidemii, pochodziły z happeningu, który odbył się lata temu w Hamburgu. Słynna zupa z nietoperza, która była podawana szeroko jako właśnie pierwotna przyczyna powstania tej epidemii, znów okazała się fake newsem. Po prostu były to zdjęcia z wakacji dziewczyny, która odwiedzała wyspy południowego Pacyfiku i to zrobione w roku 2016. Takiemu testowi na prawdziwość i stosunkowo łatwej weryfikacji nie poddają się niestety wątpliwej jakości porady zdrowotne. W sieci krążą wskazówki, jakoby przyjmowanie dużych dawek witaminy C miało ratować przed zakażeniem wirusem, albo stosowanie tak kuriozalnych praktyk, jak nasączanie wacików kosmetycznych octem, a następnie wkładanie ich sobie do nosa. Niestety trudno się przed tym uchronić. Tutaj trzeba powiedzieć, że władze części krajów Azji Południowej zaczęły niejako cenzurować internet, ale stosować też praktyki, które z kolei wzbudzają wątpliwości obrońców praw człowieka. Kilka osób zostało aresztowanych za podawanie tego typu informacji w sieci. Dwóm z nich grozi aż 5 lat więzienia za podanie takiej właśnie informacji. Epidemia wirusa wywołuje epidemię strachu, a z kolei odpowiedź na nią czasami może stać się po prostu zagrożeniem dla praw człowieka w tych rejonach. W zasadzie nie powinno nas dziwić, że pojawienie się nowego wirusa oznacza też pojawienie się nowych teorii spiskowych. Twierdzą one, jakoby wirus był de facto nową bronią biologiczną zmontowaną w laboratoriach przez naukowców, która wymknęła się spod kontroli. Wedle różnych wersji broń ta miała być skierowana przeciwko Chinom, albo wręcz przeciwnie, stworzona przez Chińczyków. Szacuje się, że chińska gospodarka odpowiada za około 1/3 światowego wzrostu gospodarczego. Pozostaje pytaniem otwartym, jak przedłużająca się epidemia wpłynie na sytuację gospodarczą nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. Bo to, że wpłynie, jest niewątpliwe. Przedłużająca się kwarantanna, zatrzymanie pracy wielu fabryk,
To odczują nie tylko sami Chińczycy, ale pracownicy kopalń rud żelaza w Indiach i Australii, które dostarczają potem surowców do Chin. Pracownicy fabryk chipów i wyświetlaczy w Malezji i Korei, a nawet polscy i węgierscy pracownicy w fabrykach produkujących części samochodowe. Stosowane metody walki z rozprzestrzenianiem się wirusa i ograniczaniem epidemii pokazują też olbrzymie różnice kulturowe. W Chinach narzędziem zdrowia publicznego okazuje się na przykład wyciąganie podejrzanych o zakażenie z ich własnych mieszkań, po to, aby umieścić ich w specjalnych, odizolowanych ośrodkach. Słyszymy lidera partii, który porównuje chorujących, którzy nie zgłaszają się do lekarza, do dezerterów i grozi, że ci, którzy nie poddadzą się kwarantannie, zostaną na zawsze przybici, cytuję, do słupa historycznego wstydu. Z drugiej strony w krajach wysoko rozwiniętych, które oczywiście mają znacznie większy komfort, między innymi dzięki dobrze rozwiniętym systemom ochrony zdrowia, możemy obserwować zachowania proobywatelskie osób zakażonych, jak ostatnio słynny przypadek Brytyjczyka z Brighton, który po powrocie z Singapuru sam zdiagnozował u siebie najprawdopodobniej wirusa z Wuhan, zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu, a następnie pozwolił na to, by jego wizerunek został ujawniony, tak aby inne osoby, które miały z nim kontakt, mogły odpowiednio się przebadać w razie potrzeby. Wirus z Wuhan doczekał się już własnej nazwy. Nadal jednak tak naprawdę nie wiemy, jakie będą dalsze losy tej epidemii. Czy uda się ją powstrzymać, czy też może, jak przewidują niektórzy, po początkowym okresie stanie się on po prostu jednym z wielu wirusów, z którymi będziemy musieli po prostu jakoś sobie radzić w kolejnych sezonach, podobnie jak z grypą.